Witam was bardzo serdecznie w 20 ciekawostkach, bądź też trikach Pokémon Go, które mogą wam ułatwić, ale też są takimi fajnymi dopełnieniami do waszej pokémonowej kariery w tej fajnej grze miłej dla środowiska. No więc zaczynamy. Im więcej łapek, tym więcej let's play u mnie na kanale, więc zapraszam do łapkowania i komentowania, czy chcecie wypad na noc do cmentarza, żebym mógł tam nagrać let's play. No i widzimy się w ciekawostkach. Ciekawostka numer 1. Kolor kółka przy rzucaniu jest różny w zależności od trudności, od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. Ciekawostka numer 2. Pokebole można podkręcić. Trzeba wykonać ruch kołowy, aż będzie zaczynała się robić iskra i wtedy można rzucić. Ciekawostka numer 3. Mamy jeden nieskończony inkubator na jajka, a na podróże 2 km i 5 ewentualnie kilometrów. Natomiast można też uzyskać inne inkubatory na odległości aż 10 km, żeby wykluć jajka, gdzie są pokemony dość rzadkie. Ciekawostką numer 4 jest to, że można wykluwać jajko za pomocą jazdy na rowerze lub samochodzie, ale trzeba wtedy jeździć bardzo wolno do około 10-12 km maksymalnie na godzinę. Po wbiciu 5 poziomu można dołączyć do 3 różnych teamów. Teamu żółtego, czyli Instinct, który twierdzi, że pokemony są stworzeniami z instynktem. Teamu niebieskiego, czyli teamu Mystic, pokemony są mądrością, które są potrzebne do badania nad ewolucją. I team czerwony, team Valor. Najważniejsza jest siła i zapał do walki. Walka z sojuszniczą salą zaliczana jest jako trening. Można tu przegrać, a pokemony nie osłabną i nie stracą HP przy tym, a my za to dostaniemy expa i prestiż dla swojej sali. Przegrywając właśnie we wrogich salach skutkuje leczeniem później za pomocą itemów typu revive lub potion. Kiedy pokona się salę wystarczającą liczbą razy, w zależności od poziomu sali, sala robi się szara i można ją przejąć. Ciekawostka numer 8. Można uzyskać jednego Pokemona na jednego gracza w sali, ale można zaprosić przyjaciół, żeby pomogli ci w jej obronie. Numer 9. Kiedy twoja sala polega, Pokemon wróci do ciebie bez straty HP. Numer 10. Pamiętaj o żywiole w walkach o gym. Mówi się, że to jest niepotwierdzone, ale że każdy ma ukrytą swoją szybkość. Ciekawostka numer 11. Bateria iPhone'a 5S zużywa 80% przez 4 godziny w gry, ale aż tylko 25 niecałe megabajtów internetu. Stardust jest używany do wzmacniania Pokémonów, zdobywa się go łapiąc byle jakiego Pokémona. Słodycze służą do wzmocnienia lub ewolucji, zdobywa jej się przez łapanie albo wysyłanie Pokémonów do profesora Willoma. Jest każdy inny cukierek na dany gatunek Pokémona. Stopy regenerują się co 5 minut bez żadnych ograniczeń ilorazowych, jeśli chodzi o włączanie i przewijanie zdobyciu jakichś itemów. Po zdobyciu byle jakiego sali, czyli gymu, zdobywa się profity w wysokości 10 końców 500 Stardusta co 21 godzin. Profit w wysokości Stardusta i końców zbiera się z maksymalnie 10 sal, czyli gymów. Podczas walki ładuje ci się pasek ataku specjalnego, który przez wstrzymanie ataku go uaktywnia. Wylęgiwanie jajek daje ci expa i dodatkową losową liczbę słodyczy dla danego Pokemona. W walce można użyć ataku pobocznego, ale trzeba przy tym przytrzymać przycisk. Ostatnia jest sporną ciekawostką, bo wiele ludzi uważa inaczej, ale to jest bardzo potwierdzone info, że wewnętrzne koło, które się zmniejsza, skutkuje możliwym wynikiem Nice, Grace, Excellent lub Throw. Nie zwiększa szans na jego złapanie. Pamiętajcie, że jesteście wspaniali. Im więcej łapek, tym więcej zrobię wypraw. Prawdopodobnie w soboty na niedzielę wybiorę się na cmentarz w łapaniu Pokemonów, ale to zależy od łapek w górę pod tym filmem i pod poprzednim. Minimum 25 łapek pod obydwoma. Jak będą 20, biorę się w nocy, ale obok cmentarza. Wtedy będziecie musieli zdobyć pod tamtym filmem 25 łapek albo więcej, więc ja zapraszam do lajkowania tego filmu i poprzedniego. Link oczywiście w opisie i zapraszam do gry w Pokémon Go. Oczywiście jest to bardzo dobra gra. Myślę, że dużo ludzi
to lubi. Miałem zrobić odcinek o popularności, ale kilka osób już znanych o tym nakręciło filmy, więc myślę, że usunę ten film, który nakręcię, miałem wrzucić jutro razem z tym filmem, więc do zobaczenia, łapka, subskrypcja i komentarz. Do zobaczenia.